Minister bezpieczeństwa ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego. Na pewno ci nie obchodzi, co tam się dzieje? Nie kumasz, że jesteś tylko trybikiem w maszynie. Najpiękniejsze fajerwerki ever to thriller political fiction. Niezwykle aktualnie wpisuje się w czasy i światowe konflikty, w których żyjemy. Inspiracją do jego powstania był film Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego. Policja i rząd apelują o pokojowe rozejście się i nieprzymierzalne prowokacje. Cześć. Hej. Wszystko dobrze? Dostałem powołania. Kapłańskie? Na komisję wojskową. Może jakieś zwolnienie trzeba ci załatwić od lekarza, czy coś? Co? Wszyscy odczuwamy to, że sytuacja na świecie, nie tylko w naszym kraju, zaczęła się bardzo mocno radykalizować. I to sprawia, że myślimy o tym, co by się wydarzyło, gdyby wybuchła wojna. Przynajmniej ja o tym pomyślałam, mówiła reżyserka Aleksandra Terpińska. Jaki jest pana stosunek do ojczyzny? Nie wiem, nie zastanawiałem się. Od tej pory ma pan 4 godziny na załatwienie swoich prywatnych spraw. Potem zgłosi się pan w punkcie zbornym. Gdzie tak? Od razu? Tryb natychmiastowy. Konkurs na najlepszy i najciekawszy scenariusz nawiązujący strukturą, tematem czy bohaterem do oryginalnego scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego zorganizowała w 2016 roku Telewizja Kinopolska z okazji obchodów Roku Kieślowskiego. Jego efektem jest właśnie krótkometrażowy, nagradzany na całym świecie, między innymi w zeszłym roku na festiwalu w Cannes, film Aleksandry Terpińskiej Najpiękniejsze fajerwerki ever. Mam dla państwa świetną informację. Drodzy państwo, wszyscy umrzemy! Jej! Czekaj! Stary, naprawdę chcesz tu być? Co? Naprawdę chcesz tu być? No tak, ty nie? Reżyserce udało się zaprosić do tego ciekawego projektu także najgorętsze nazwiska młodego pokolenia aktorów. Piotra Polaka czy Justynę Wasilewską. Premiera telewizyjna filmu Najpiękniejsze fajerwerki ever już w maju w telewizji Kino Polska.